Hejo. Lampy się odbijają w górze. Z okazji Mikołajek życzę wam, żebyście sami, kurde, dawali prezenty. No. Czerwony kojarzy się z wiadomo czym. Z tym, że komuś należy się coś za darmo, a innemu się nic nie należy i musi to zrobić nawet jak nie ma ku temu możliwości. To znaczy tak, Mikołaj mi się totalnie kojarzy z komunizmem, dlatego następnym razem to wy dajcie prezenty. Nie uczcie dzieci, że rzeczy biorą się znikąd. Nie uczcie dzieci, że jest jakiś dziwny, obcy pan, który coś im da za darmo, dla czegokolwiek, nie wiem, dlatego, że będą grzeczne, albo dlatego, że jest dobry. Nie okłamujcie swoich dzieci, że prezenty daje jakiś dziwny święty Mikołaj, podczas kiedy to wy je kupujecie. Swoich dzieci, czy nie wiem, innych młodych ludzi, których chcecie obdarować. Naprawdę o wiele lepiej byłoby, gdybyście powiedzieli: słuchaj dziecko, z okazji tych oto świąt chcę podarować coś, co wydaje mi się, że tobie się przyda. Czyli a. Poświęciłam czas na to, żeby zastanowić się, co ci się przyda, albo odważyłam się ciebie zapytać, co ci się przyda. Dwa. W ten sposób pokazujesz, że słuchaj, dzielę się z tobą swoimi zasobami, na przykład pieniężnymi, które mogłabym, nie wiem, przepić, albo, nie wiem, po prostu rozdać, albo spełnić jakieś własne potrzeby, ale byłam na tyle wspaniałomyślna, że postanowiłam, że zamiast swoich potrzeb tym razem zrealizuję twoje. To znaczy, patrz, dostrzegam cię. Patrz, jesteś dla mnie ważny. A w momencie, kiedy... Zobaczcie, jaki koncept ma święty Mikołaj. Święty Mikołaj to jest ktoś, kogo musisz się bać, tak jak dzieci się uczy, że Bóg, tak, uważaj, bo cię strąci do piekła czy coś. W judeochrześcijaństwie, nie wiem jak to jest w islamie, ale w innych religiach monoteistycznych często tak jest, że Bóg jest straszakiem. No. To znaczy dla dorosłych dobry ojciec, który cię przytuli jak twój już umrze, a dla dzieci to jest ten zły, który mówi, że cię kocha, ale tak naprawdę to strąci cię do piekła za, nie wiem, za to, że przezwiesz kolegę. Oczywiście przezywanie kolegów nie jest dobre, ale też straszenie ludzi nie jest dobre. Lepiej powiedzieć faktyczną konsekwencję takiego czynu, czyli słuchaj, będziesz miał przerąbane, bo cię nie będą lubili, jak będziesz wyzywał inne dzieci, niż właśnie takie cyrki typu Mikołaj ci nie da prezentu, albo Bóg cię strąci do piekła. No, jest czerwone, więc sobie na chwilę stanę w odpowiedniej odległości. No, więc jeżeli chodzi o Mikołajki, powiedzcie, że to wy dajecie te prezenty. Powiedzcie dzieciom, 2- czy 3-letnim, że święty Mikołaj nie istnieje. Święty Mikołaj, Dziadek Mróz, Dzieciątko Jezus, czy kto tam jeszcze u was prezenty rozdaje? Nie. Nie kłamcie od początku. Bo jeżeli wy będziecie okłamywać dzieci, to jakim prawem wymagacie od tych dzieci mówienia prawdy? No. Mnie to zawsze właśnie też wkurzały takie rzeczy. Oczywiście dość szybko wiedziałam, że to jednak rodzice robią te prezenty. Niegrzeczniejsze dzieci dostawały lepsze, na przykład. Albo lepiej sprofilowane. I kolejna rzecz. Nie wykorzystujcie prezentów do tego, żeby spełniać swoje potrzeby. To znaczy, jeżeli ty masz tą potrzebę, a nie ta osoba, bo na przykład chcesz, żeby twoje dziecko było jakieś, tak? Nie rób tego. Mama mi na przykład lubiła kupować kosmetyki, uważając, że w ten sposób zaczyna ich używać, tak? Nie zaczęłam, kończyło się na tym, że to leżało, przeterminowywało się. Ja przeterminowanych rzeczy nie używam i sprawdzałam te terminy dość dokładnie. No i potem po prostu ona traciła pieniądze. Wcale nie czyniłam jej szczęśliwszą, mimo że ona mnie próbowała uszczęśliwiać na siłę, na wszystkie możliwe sposoby.
A ja też nie osiągnęłam swojego celu. Nie maluję się do teraz. To znaczy, chyba że naprawdę mam jakieś ważne wydarzenie, wtedy tak, bo się ode mnie tego wymaga. Okej. Okay. Sobie spróbuję przejść. Przepraszam, muszę się rozejrzeć. Okej. Okay. Dobra, zwykle po drodze gadam z mamą, ale teraz mama ode mnie nie odbierała, więc postanowiłam, że nagram ten filmik. Nie wiem, jak to powinnam trzymać. Nie znam się na tym. No tyle, jeżeli chodzi o Świętego Mikołaja przede wszystkim. Sprawdźcie, żebyście to wy byli ważni dla waszych dzieci, tudzież dla dzieci, których obdarowujecie, bo w dzisiejszych czasach to nie jest spoufalanie, tak, się dzieciom i tak dalej, tak jak było w kiedysiejszych, że nie można było za dużo pokazać dobrego. No, generalnie chodzi właśnie o to, że ludzie potrzebują innych ludzi, prawdziwych, którzy istnieją i którzy faktycznie są w stanie pomóc im znaleźć jakieś potrzeby i je rozwiązać. O, i kolejna rzecz. Wsłuchajcie się w potrzeby tych, których obdarowujecie, bo być może okaże się, że sami wam o tym powiedzą w którymś momencie, że coś by się im przydało, czegoś nie mają. Może ich na coś nie stać. Może po prostu, nie wiem, jest to coś, czego by sobie raczej nie kupili, bo nie chodzą po tego typu sklepach, bo im się przydało. Albo cokolwiek. Tą czapkę kupiła mi mama. I to jest najlepszy prezent, jaki od niej dostałam w życiu. I to jest najlepsza czapka, jaką miałam ever. Więc swoją drogą sama jej powiedziałam, że mamo, wiesz co, kup mi czapkę. I kupiła mi tą czapkę i naprawdę jestem mega zadowolona z tej czapki. To też jest prezent, dostałam to od siostry. Spytała mnie, co chce na prezent. Powiedziałam, słuchaj, wszystko, co jest ciepłe, będzie przeze mnie naprawdę miło przyjęte. I faktycznie dała mi to. I tyle. Więc czasami warto zapytać. Jak nie wiesz, co kupić, to lepiej zapytać. No. To już bardziej będą chyba pod te bożonarodzeniowe prezenty, bo podejrzewam, że Mikołajkowie już daliście. Zresztą na Mikołajki się daje po prostu Mikołajki, coś symbolicznego, tak? I kolejna sprawa, nie zadłużajcie się na prezenty. To znaczy, nie dawajcie nic, na co was nie stać. Lepiej już, żeby to był na przykład ozdobiony przez was słoik, w którym się będzie trzymało guziki. Albo, nie wiem, gumki do włosów. Niż macie pożyczać hajs na coś, nie. Absolutnie. Lepiej dać coś tańszego, ale coś, na co was stać. I najlepiej, żeby właśnie to była rzecz jakaś własnej roboty. Albo właśnie spełniająca potrzeby tych ludzi. Dobra, bo tu już skończę nagrywać ze względu na to, że tu już się robi za głośno. Już dostaję oczywiście fobii społecznej, bo ludzi jest trochę za dużo, niż powinno być. Na razie, trzymajcie się.